Jak tak to... A umiesz tak? Ręce było. Nie, a umiem tak. O Jezus! To na dzielni by musiałem... No! Chodził pewnie po Wodzisławie. Mnóstwo osób was pyta, jak poznałem Remka i tak dalej, więc chciałbym to wyjaśnić w tym jednym filmie. I koniec tematu. Jak się poznaliśmy, pytania o naszą miłość, o nasz związek, o nasze... Ogólnie witamy was w filmie pod tytułem Jak dobrze się tak, znamy. Tak, jak dobrze się znamy. Gromi będzie zadawał pytanie, ja odpowiadam za Remka, Remek odpowiada za mnie. I potwierdzamy sobie, czy to prawda, czy nieprawda. No i zobaczymy, kto będzie miał więcej punktów. Kto zna lepiej drugą osobę. Dokładnie. Słuchamy pytania, panie Gromyszu. Jaki jest mój ulubiony serial? O kurde. A ty wiesz w ogóle, jaki jest twój ulubiony? Pyszę, zastanawiam się nad swoim. W sensie, ja prawdopodobnie twój wiem, chyba że to się zmieniło jakoś niedawno. A masz jeden ulubiony, czy kilka ulubionych? Ja mam jeden swój ulubiony. Serial? Tak. Jeden, jedyny? Tak. Mówiłem o nim bardzo dużo. Gdzie? Czy twój to The 100? Nie. Nie? Nigdy nie widziałem odcinka nawet. Nie, nie widziałeś? Nie. A, Wikingowie, sorry, Wikingowie. No, nie mam, najgorsze jest to, że nie mam ulubionego. Nie masz ulubionego, no. Ale Wikingowie są w topce, nie? To Wikingowie byli jednym z tych odcinków, które też Peaky Blinders? Peaky Blinders było też jednym z topowych, ale ja nie mam ulubionego. W sensie mam kilka takich zajebistych. Ale nie wiem, czy zgadniesz, ale możesz strzelić coś. Coś tam, The Academy? The Umbrella Academy? Nie, nie oglądałem tego. A, spoko. Ale słyszałem właśnie, ale ja się boję oglądać seriali, bo jak ja zacznę, to nie potrafię przestać. To jest najgorsze. Na przykład ten serial, który jest moim ulubionym. Obejrzałem w... No dobra, jaki, bo ja nie zgadzam. Łącznie, no. Nie wiem, chyba 30 godzin oglądałem non-stop. No dobra. Czekaj, jeszcze mam coś tam z tyłu. Nie. Dawaj. Lucyfer. Lucyfer? Lucyfer. Racja, oglądałeś i wchłonąłeś, mówiłeś mi. Jezu, jak... Czyli co, ty masz punkt, nie mam. No zero? I los zagubieni, ale... Tak, dobra. A ty nie powinieneś mieć punktu teraz za no, pomyliłeś się. Nie, no nie. Czyli 0-0. No, 0-0. Słabi jesteśmy. Gówno. Drugie pytanie. Z jakim celebrytą chciałbym spędzić dzień? Remek sam pewnie nie wie. W sensie, dzień. Na wszystkie pytania Remek nie będzie wiedział na swoje. Ja mam odpowiedź na noc, ale... Strzelam, że chciałbyś spędzić czas z Elonem Muskiem. No w sumie to nie jest... Jarasz się wszystkim, no. Co się dzieje wokół niego, gadasz o nim. Znaczy, nie gadam o nim. Nie wiem, czy to by była twoja odpowiedź na to pytanie, gdyby ktoś się ciebie o to spytał. Nie wiem, czy ty byś powiedział Elon Musk, ale wydaje mi się, że to jest najbardziej pasująca do ciebie osoba, która jest celebrytą też. A zarazem przedsiębiorcą, pitu i tak dalej, z którym byś się chciał spotkać i spędzić czas. Myślę, że ty jego byś wybrał. A u ciebie? Kurde, z tobą jest ciężko. Ty wiesz? Masz odpowiedź? Masz aktora na myśli? Ja wiem, że... Ale co tu jest? Nie, tak, nie? Wiesz, szczerze? Nie, totalnie nie wiem, nie bo wiesz. Nigdy nie gadaliśmy o żadnych celebrytach, w sensie... No ja też wiesz, on jest jednym i się o tym nie gada. Nie, w sensie... Wiesz co, nie mam takiej też jednej osoby wytypowanej, ale nie na wiem, pewno... Powiedziałbym Jennifer Aniston. Osób jest... Takich osób, z którymi chciałbym się spotkać i spędzić czas, jest trochę. Jeśli chodzi o celebrytę stricte i o osobę, która była bardzo znana, na pewno z takich na przykład polskich osób byłby to Czesław Niemy. No dobra, bo to kurde, mogliśmy to chociaż zawęzić, czy to wiesz, czy do polskich, czy do... Trudno, takie było pytanie. Jeden zero. Takie było pytanie. Tak Gromysz wybrał pytanie. Nie, ja je wymyślałem. Dobra, ale Elon Musk, no, trafił jest. Czym najłatwiej mnie rozśmieszyć? Szumiego najłatwiej jest rozśmieszyć czymś na zasadzie tutaj pierdzik, tutaj smrodek, tutaj coś tam, takie zbereźno obrzydliwo, śmiesznawe rzeczy. Tak jak to nazwać, nie? Jak to nazwać? Mną! Ja go bardzo o, widzicie? Nie, Remek lubi takie strasznie, w sensie on się zawsze śmieje z takich strasznych głupot. Na przykład jedziemy samochodem, ja powiem, nie wiem, zacznę udawać kogoś albo cokolwiek, albo zacznę wydawać z siebie jakieś dziwne dźwięki, a Remek jedzie i... I tak jest za... No właśnie. I tak jest za każdym razem. A ja miałem rację? Tak. No. Też miałem rację? No. 2-1, ja przoduję. Z wiedzą na twój temat. Na jakich instrumentach potrafię grać? Na ukulele. Strzał w kolano właśnie dostałem, taki uff. I ty nie potrafisz grać, na flecie potrafisz grać. Też. Czekaj, czy ty grałeś kiedyś przy mnie na czymś? Tusy, grałeś kiedyś na pianinie, co nie jest moją odpowiedzią, ale tak kiedyś klikałeś coś? Nie, nie umiesz grać na żadnym instrumencie. Czy umiesz? Jeżeli umiesz... Tak, umiesz? Na gitarze. Tak? No, grałem. Gromysz, masz przynieść jutro gitarę? Kilka lat grałem na gitarę. A zagrasz jedną piosenkę, chociaż jakąkolwiek? No. Gromysz, przynieść jutro gitarę. nie jutro. Czyli co? Czyli 0-0 mamy. Czyli dalej jest wynik 2-1. No. Słuchamy następnego pytania, szefie Mateuszu. Gromysz. Mój najbardziej irytujący nawyk. No szumi pierdy, no. Co? To nie jest mój nawyk.
No to jest coś, co permanentnie to nie jest robisz. Mój nawyk. Nie! To ma być irytujący nawyk. Tak. Okej. Okay. No ale wiesz, irytujący dla niektórych nawyk. Może być to irytujące. Ja uważam, że mam punkt. To jest coś, co robisz cały czas. Nie, ja uważam, że moim nawykiem jest wykłócanie się na przykład ze wszystkimi dookoła. No to prawda, no. To też prawda. No i to jest irytujący nawyk, bo to mnie nawet irytuje, że ja nawyk? Się wykłócam. Chłopaki, czekaj! Najbardziej irytujący czekaj. Nawyk Szumiego, pierdzenie? Nie, chrapanie, spanie w nieodpowiednim momencie. To też. Ale czy zgodzicie się z pierdzeniem? Nie. Ja nie mam punktu, nie mam punktu. Marek, okay. Jaki jest jego irytujący? Nie. No, nie Marek, ty! To jak podchodzisz mi robisz tak, to... O właśnie, no. Jezus, nie cierpię okay, tego. To, ja mam po to prostu... jest prawda. To jest prawda, ja to jest irytujące. No, to jest mój punkcik. To masz punkcik, 2-2. O czym mógłbym rozmawiać cały dzień? O SpaceX, o kosmosie, SpaceX. O rakietach, kuźma, o... SpaceX. Wszystko co się dzieje z kosmosem, z tymi silnikami turbo, hiper kosmicznymi, to jest Szymon. 100% punkt mam. No. Więc obiznaję się o... Jeden trafny przykład, dawaj, jeden trafny przykład. O motoryzacji mógłbym z tobą przegadać cały dzień spokojnie. No. Jakbyśmy gdzieś jeszcze byli przy jakichś fajnych samochodach, to byśmy mieli... Dobra, niech ci będzie. Nie wiem. Naciągany punkt, niech ci będzie. Mamy 3-3. Motoryzację ci zaliczam. Dobra. Ja kosmos wygrałem. Nielegalna rzecz, jaką kiedyś zrobiłem. Ty zrobiłeś tak wiele. Muszę wybrać jakąś. Jeździłeś bez prawa jazdy od wieku... Ileś lat jeździłeś bez prawa jazdy, zanim zdałeś na prawo? 13 roku życia. Punkt. Mamy go. W tym roku mija ten rok, w którym jeżdżę dłużej z prawem jazdy niż bez. Ale też nie jeździłem tak na co dzień samochodem, żeby było jasne. Czasem gdzieś to się po prostu zdarzało, nie? Do sklepu, po dziewczynę. A ja co zrobiłem nielegalnego? Nie wiem, na pewno uciekałeś przed policją na enduro. No i trafił. To jest nielegalne. Ja mam dobrany numer 997. Jak się poznaliśmy? O, pamiętasz? W sensie, ja pamiętam. To jest trochę głupie pytanie, bo jak ja powiem na głos, to ty możesz powiedzieć to samo, albo jak ty powiesz na głos, to możesz powiedzieć to samo. No to powiedz, bo ja jestem ciekaw, czy pamiętasz. No poznaliśmy się na TeamSpeaku. Nie. Tak. Nie. Na TeamSpeaku się poznaliśmy. Zaczęliśmy gadać przez TeamSpeaki. Nie. To gdzie niby? Poznaliśmy się przez siarczka na Skype'ie. O Jezu, Skype, a TeamSpeak. No, jest różnica. No, dobra, no. Jest różnica, bo Remek odpalał kamerkę, siadał sobie na swoim fotelu. Kurde, pomyliłem, w sensie, tam się poznaliśmy, a pamiętasz kiedy się pierwszy raz spotkaliśmy? Na jemie. I ty nie wiedziałeś, że to, że ja na jemie. Że ja to ja? No, nie, to na meetupie. Nie, na jemie. W 2014 roku się pierwszy raz spotkaliśmy na jemie, w Katowicach. No to wiem. I ty wy odbieraliście akredytację. Tak. Ja podszedłem, bo my mieliśmy wtedy też akredytację. Też odbierały, jakieś mieliśmy na coś innego akredytację. Tak. Pamiętam, myśmy robili też turnieje z Lola i tak dalej. No i poszliśmy po akredytację i widziałem, że ty stałeś tam chyba wtedy jeszcze ze Stewartem, z całą ekipą i podszedłem do was i mówię, siema, to ja Szumi. No. I ten. I to było takie, co, to ty Szumi? Tak, to ja Szumi. I ja sobie później latałem z GoPro i nawet ten film z Jema 2014 roku to jest większy z mojego GoPro. No. Kurde, myślałem, że ten Skype to był TeamSpeak. Tak czy siak uważam, że to nie, mamy oboje zawsze punkty. Na Skype'ie na kamerce, tak. Oboje punkty mamy. Ej, to czekaj, ile już jest tych punktów zawsze? Nieważne. Kurde. Nieważne. A tam się będzie się zliczało w filmie. Ostatni koncert, na jakim byłem? Justin Bieber, byłeś ostatni koncert. No. A, byłem później jeszcze na jakimś, ale to były na jakimś Dnia Wolna albo Festiwal Energii. No co ty, Dnia Wolna się nie liczą? Co to stary. Jest? Tam były koncerty. No dobra, Dnia Wolna. Dobra, duży koncert. Nie no, open air. We Wrocławiu był koncert tego śmieszka takiego, Disco Polomena na północy, na Juvenaliach. Jak się to Juvenalia się liczą, a nie, to był Dnia Wolna się nie liczą? To był stricte koncert tego gościa i poszliśmy stricte na ten koncert, zrobiliśmy sobie tam foty. Ale były Agata była na moich ramionach. To ja pamiętam. To stricte na ten koncert poszliśmy dla Beki tam. No to Dnia Wolna też się liczą, Kamil Bednarek tam grał. Na takim grubym, konkretnym racja, opener. Masz rację. Okej, punkt. Które słowo mówię zbyt często? Szymon, zajebiście. Bardzo często mówisz zajebiście. Zajebiste, zajebiście, zajebiste. Zajebiste, zajebiście. Remek często mówi... Co to nie jest słowo? Hej, stary, masz bardzo proste to. W sensie, jak cię słucham, to nie zwracam na to uwagi już widocznie. A to jest prawda. Tylko, to jest to, o czym ja akurat myślę, to jest takie trochę nietypowe. W nietypowych sytuacjach to mówię. Ale zawsze to nie, bardzo to, często to taka mówię. Taka fraza, którą najczęściej mówisz. No, uważam, że to jest najczęstsza słowo. Fraza. Jakby był jakiś stat track moich słów w słowniku, to te słowo miałoby chyba najwięcej. Mówisz często... A ty szkół. Nie. A, mówisz. Nie, ja sztos nie. A może za dużo Jezu, już masz w ogóle teraz, chciałem ci naciągnąć na punkcik, ale już nie masz punktów. Co? Ja nie gadam sztos. Ale mówisz często o. Najbardziej znienawidzony
gatunek muzyczny. Ja myślę, że ty najbardziej nienawidzisz disco polo, no. I u ciebie mi się wydaje podobnie bardzo. Nie, żółwik, ale lecimy dalej. I gitara. Nasza najgłupsza awantura. Ta z zeszłego tygodnia. Chyba ta ostatnia, no. Ona była tak durna. No. W sensie totalnie niepotrzebna, bo nie była pomiędzy... To nie było w ogóle nic pomiędzy mną a Remkiem. No, takie, to było pomiędzy mną a Gromyszem i... No, ale to... Remek, ale ja to rozumiem, ale ja też rozumiem twój punkt widzenia, w sensie, że poczułeś się... odpowiedzialny za to, co się wydarzyło pomiędzy mną i Gromkiem, bo to było tutaj. Tak. I... Ale najlepsze jest to, że mnie to w ogóle nie ruszyło, w sensie ta nasza kłótnia w nawiasie. No, no, Gromysz w ogóle, Gromysz się bawił, a ja z Remkiem się kłóciłem o to. No to było głupie. No, to było strasznie głupie, no ale alkohol, wszystko i tak dalej, to wiadomo jak to jest. Trzy rzeczy, których najbardziej się boję. Boisz się pająków, nie? Boisz się, tak, nie lubisz pająków na pewno. Węży też chyba nie lubisz i ciasnych pomieszczeń. Nie? A nie, no wiesz, w sensie nie boję się pająków po prostu i nie lubię. Nie boję się węży po prostu i nie lubię. A tym bardziej ciasnych pomieszczeń kompletnie się nie boję. Nie, nie mam, jak to się nazywało? To się nazywało klaustrofobia, nie mam klaustrofobia. A teraz ja, na temat ciebie, czego ty się boisz, nie lubisz, a boisz, to jest też duża różnica, nie? Ja wiem bardzo wiele rzeczy, których ty nie lubisz. Czego? Ale że się boisz czego? Stricte. To wymień trzech, których nie lubię. Których nie lubisz? No. Skakania z wysokości, zgadza się? Tak 50-50, w sensie mam lęk wysokości. Lubię samo uczucie skoku, ale nie lubię tego, co jest wszystkiego przed skokiem. To jest naciągane, wiesz. No. To jest mocno naciągane. A czego ty nie lubisz? W sensie trzech rzeczy, których się mega boisz. No ale tu, znaczy węże i pająki można by było zahaczyć. No, nie lubisz ich, by było... więc teoretycznie jakby ci nagle pyton wleciał, to nie siedziałbyś i o, bo. No tak, tak, tak. O każdy by uciekał teoretycznie. Nie, bo jeżeli bym zobaczył, że to pyton mi nic nie zrobi. Kaniak mieszkasz? Ciasnych pomieszczeń też się boisz. Ciasne, a wiesz dlaczego? Przez to, że jak byłem mały, to się bawiliśmy z kuzynami i oni często mnie albo zamykali mnie w wersalce, albo brali poduchę i mnie, wiesz, jak już się nie chcieli ze mną bawić, to mnie brali i mnie przyduszali poduchą. W sensie, wiesz, brali taką ogromną poduchę, taką pierzową i mnie tak, wiesz, dla zabawy wszystko, wiadomo, nie udusiliby mnie, ale robili mi tak i przez to mam klaustrofobię, tak mi się wydaje. Wiem, jakbyś mnie próbował udusić, to wpadam w taką panikę, albo jakbyś mi próbował, nie wiem, zamknąć mnie w wersalce albo w trumnie. Stary, ja po prostu... A boisz się jeszcze tych, boisz się... Tych tików! No, tego się boisz. Tego się nie boję, ale... Tego się nie boję. No, ale nie mamy po punkcie, nie mamy po punkcie. Ile ważyłeś najwięcej w życiu? Ty ważyłeś 115. Nie. 10. Nie. Ty ważyłeś 96. Nie? Nie. Ja najwięcej ważyłem 92. Jak była kwarantana, to miałem 92, a ty pamiętam przed tym, zanim przyjechałeś do... To był rok temu, 2019, przed tą twoją wielką metamorfozą. Ja w listopadzie wtedy jeszcze 18 ważyłem 108 kilo i później zaczęła mi ta waga spadać, bo już nie wpierdziałem dużo fast foodów, kebabów i tak czyli dalej. Czyli 108 to był max. Tak, 108 to był max. Miałem po punkcie. Dalej. Jaka była moja najgorsza randka? No nie mam, ja nie chodziłem na randki, więc... No, ja też. No. W kim miałeś chodzić jak przez ostatnie 20 lat? Jestem w związkach. Jesteś w związkach. Byłeś na jakiejś randce kiedyś coś tam i nie była za bardzo udana. Nie. Coś tam było. Jakiej pracy bym się nigdy nie podjął? Remek żadnej, bo nie pracował w żadnej innej. Co ty pieprzysz? A pracowałeś ja gdzieś? Ja bym się nie podjął żadnej pracy. Pracowałeś gdzieś kiedyś? Ja robię tyle różnych rzeczy. Nie no, przecież żartuję. Wszystko mogę robić. A jakiej byś się nie podjął? Ale to jest do ciebie. No takich na pewno jest wiele, wystarczy, że trafię w jedną z nich, okej? Okay? No. No to sobie można z dupy strzelić, na pewno byś nie chciał być nigdy grabarzem, no. No ty przy trupach robić, aha! No co za problem? Ja mu dezynfekujący płyn, który lekko śmierdzi podłoże. Stary! I się mu tak... No ale ty też wymyślisz sobie, nie wiem, szamponurka. Akurat to jak to, mógłbym... Nie, gadaj! Wiesz, ile zarabiają? Wiesz, ile zarabiają? Ja wiem, że zarabiają. To jest zajebista fucha. No, tak? To jest profesjonalne nurkowanie, na to trzeba mieć zajebiste licencje. No. I kiedyś o tym myślałem, jest wiele takich zawodów... A jaka jest widoczność? Śmieci, wiem. Nie ma w ogóle. Akurat szamponurek to nie jest... To jest to coś, co mógłbym w życiu kiedyś robić. W sensie, gdyby nie YouTube, inne rzeczy. Ja ci gwarantuję, że wybrałbyś milion innych rzeczy. A nie szamponurka. Niekoniecznie. No ale ja ci gwarantuję. Sam wiem lepiej. To? Ogólnie nie byś był nigdy chirurgiem. No nie. No. Boble. Szanuję chirurgów, szacuneczek wielki. No ale obrzydzenie jest taki chirurg. No nie, że obrzydzenie, ale ja nie mam z tym problemu. Ale nie chciałbym nigdy być chirurgiem. Zajebiście ciężka odpowiedzialność, no, zajebiście ciekawy czy ciężki temat. Nie chciałbym być, bo to jest przesrane. Tak, Gromie, bo siedzimy tu już bardzo długo. To uznaję za swój największy sukces w życiu. Zdanie matury.
Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, wydaje mi się, że w twoim przypadku coś, co tak naprawdę bardzo cię napompowało, jesteś z tego ultra dumny i myślę, że jest to jeden z największych sukcesów w twoim życiu, albo największy, to jest sfinalizowanie z twoją mamą waszej knajpy, nie knajpy, tylko tego, zawsze tego słowa mi brakuje. Delikatesu. Uważasz, że to taki twój największy kamień milowy w życiu. To? Plus przeprowadzka tutaj. Ale i zamiana całego życia. Na punkt? Tak, za zajebiście. To tak. Właśnie na punkt. Utrzymanie się przez tak długi czas na topie. I taki... Nie. Co?! W sensie spoko. Cieszę się, że to co robię mi idzie, ale... Nie to uważam nawet nie za jeden z największych sukcesów. To jest taki puli w mojej różnej rzeczy. No Thunder, ale to... A jaki mądry, nie musiał się obracać. No wiem o co chodzi, tylko ale zbyt ogólnikowo podałem. No w sensie... Utrzymałeś się na YouTubie 12 lat. No właśnie, no. No Thunder jest w sumie takim największym projektem. No. Jeden z największych sukcesów, który cały czas się rozwija. Dobra, moi drodzy, jeżeli chcecie wiedzieć jeszcze coś o nas, to piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że nie będę już musiał nigdy takiego filmu robić, bo znowu będziemy się kłócić. Ja będę mówił swoje odpowiedzi zanim on powie i ale on później powtórzy. Dajcie więcej! Miał punkt. Ja chcę więcej. Calling your phone, why you not hitting me back? Please just pick up, don't wanna go tip attack. Prawie rozbiłem Kubę. Także dajcie znać, czy chcecie więcej. Subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę, piszcie komentarze i trzymajcie się. Pa, pa. Not another love song, girl, you got me and me sprung on.